jest to duży atut. Zespoły Benfiki, PSV i Atletiku są już we Wrocławiu. Przedstawiciele wszystkich uczestników wzięli udział w oficjalnym losowaniu par półfinałowych turnieju. W umowach zawartych z zaproszonymi klubami znalazły się zapisy, wedle których drużyny muszą wystąpić w Polish Masters w podstawowych składach. Dzięki temu fani futbolu na Dolnym Śląsku będą mieć niepowtarzalną okazję, by zobaczyć w akcji takie gwiazdy jak Mark Van Bommel, Fernando Llorente, Javier Saviola, Pablo Aimar, a także polskiego bohatera niedawnego Euro 2012, bramkarza Przemysława Tytonia. Poprzeczka będzie zawieszona wysoko, przyznaje trener Śląska Orest Lemczyk. I to nie tylko dlatego, że turniej rozegrany zostanie w przerwie pomiędzy występami wrocławian w rozgrywkach eliminacyjnych do Ligi Mistrzów. Po niedawnej wyjazdowej wygranej z mistrzem Czarnogóry, która przybliżyła Śląsk do awansu do kolejnej fazy rozgrywek, wrocławski szkoleniowiec ma mniej dylematów w związku z oszczędzaniem podstawowych graczy. Niewykluczone zatem, że w przynajmniej jednym z dwóch spotkań na boisko wybiegnie teoretycznie najsilniejsza jedenastka Śląska. Osiągnięcia gospodarzy, którzy mają na koncie po dwa triumfy w Lidze i Pucharze Polski, wyglądają blado przy trofeach zaproszonych drużyn. Benfica Lizbona to najbardziej utytułowany klub w Portugalii. 32 razy sięgał po tytuł mistrza kraju, a 24 razy po krajowy puchar. Athletic Bilbao to 8-krotny mistrz Hiszpanii i 24-krotny zdobywca pucharu, zaś PSV Eindhoven 21 razy zdobywał mistrzostwo kraju i 9 razy Puchar Holandii. Pierwszy półfinałowy mecz turnieju Polish Masters rozegrany zostanie w sobotę o godzinie 14, drugi o 17. Zaplanowane na niedzielę spotkanie o trzecie miejsce rozpocznie się o godzinie 11:45, a finał o 16:40.